Panie B, to tylko zwykłe... Jestem już... To tylko zwykłe nieporozumienie. Przychodzisz tu bez zapowiedzi w dniu, w którym moja córka bierze ślub? Właściwie to przychodzenie ze swojej woli, także... Rzecz w tym, że nie wiedzieliśmy, że to pańska limuzyna. Nie wiedzieliśmy także nic o ślubie pana córki. Ufałem ci, Niki. Zaprosiłem do mojego domu. Dzieliłem się chlebem. Moja babcia zrobiła ci spaghetti. A jak ty odwzajemniłeś moje serce? Gobelinem uszytym z pupy skunksa. Ze skunksiej pupy. Obraziłeś mnie. Obraziłeś moją biedną babcię, którą w trumnie okryłem pupą skunksa. Mówiłem, nie pokazuj mi się więcej na oczy. A co ty robisz? Przyprowadzasz tę jakąś... Kto to jest? Jakaś aktorka? Co to za kostium? Co? Jestem tu... Mimem! Ona jest mimem! A mim się nie odzywa. Mimowie siedzą cicho. Nie, jestem Gliną. Ach. I prowadzę sprawę Emila Wydralskiego, a dowody wskazują, że był w twoim samochodzie. Mrucz tam sobie co chcesz, kreciku, a ja i tak się dowiem, co mu zrobiłeś. I uwierz mi, że nic mnie nie powstrzyma. W takim razie proszę tylko o jedno. Pozdrówcie moją babcię. Plan B. Ale ja nic nie wiem. Ja nic nie widziałem. I nie zobaczysz. Zostaw mnie. Nie. Jak pani zsuła ten dywan, to ja załatwię nowy. Tatusiu, już czas na nasz taniec. Umawialiśmy się. Żadnego planu B w dniu mojego ślubu. Przepraszam, kochanie. Tatuś musi. Plan B. Nie, tylko nie plan B. Hej, stop. Ta dziewczyna uratowała mi wczoraj życie. Jak leciał ten wielki pączek. Ten królik? Tak, hej. Cześć, klasa kiecka. O, dzięki. Puśćcie ich. Oddałaś mi wielką przysługę. Pomogę ci znaleźć tę wydrę. Przyjąłem dar twej dobroci i spłacę go z radością. Wydralski to mój florysta. Jest dla mnie jak własna rodzina. Poprosił mnie o rozmowę, to miało być coś ważnego. Dlatego posłałem po niego limuzynę z kierowcą. Ale tu nie dojechał. Bo go napadnięto. Nie, to on napadł. Wydralski? Wydralski. Coś w niego wstąpiło. Zdemolował wóz. Kierowca prawie padł na zawał, a kwiaciarz rozpłynął się w mroku. Ale wydawał się taki niegroźny. Moje dziecko, świat nie wyjdzie naprzód. Ale gdzieś w głębi jesteśmy zwierzętami. Chcecie namierzyć Wydralskiego? Pogadajcie z moim kierowcą. Nazywa się Miałczuk. Mieszka na obrzeżach Las Padas. Był ostatnim, który widział kwiaciarza.